oczekiwania ponownie na belce startowej, ale ciągle jeszcze na żółto świeciło się światełko, teraz już na zielono. Pamiętamy, 136 metrów Jandras Wellinger i Juri Tepesz. Trzeba skoczyć zdecydowanie dalej, by bić się tutaj o zwycięstwo. Stać na to Kamila Stocha, leci daleko i fantastycznie ląduje. No, chyba aż tak bardzo nie zaszkodziła Kamilowi ta przerwa. Troszkę się obawialiśmy, czy nie wybije go to uderzenie, ale 134 metry. To jest akurat tyle, chyba żeby objąć prowadzenie. To jest o 2 metry bliżej niż skakali Tepesz, Wellinger i Ito, ale tamci mieli odejmowane od noty po mniej więcej 5,5-6,5 punktów. W przypadku Kamila będzie niemal 3-punktowa bonifikata, więc to daje prawie 8-9 punktów różnicy na korzyść. A 2 metry to jest mniej niż 8 punktów, jak wiemy, to jest 3,6. No więc obejmuje prowadzenie reprezentant Polski.